Radio M 107,6 FM. Krótko mówiąc, radiowa poradnia językowa. Dominika Szczawińska, witam Państwa bardzo serdecznie. W studiu ze mną pani doktor habilitowana Katarzyna Wyrwas. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu. Znowu wycieczki zagraniczne nam się szykują, a tak naprawdę to chodzi o pisownię przymiotników. Która forma, pyta słuchacz, jest poprawna? Iracki czy irakijski? Dotychczas znaliśmy jedną formę. Przez wiele, wiele lat znaliśmy jedną formę. Od kraju o nazwie Irak tworzyliśmy formę iracki, bo K do C się wymienia zupełnie naturalne. Jest to w naszym języku, jak choćby rybnik i rybnicki, czy też świdnik, świdnicki. Więc Irak, iracki. Długo taka forma istniała, ale na początku XXI wieku zaczęto używać formy irakijski. Oczy świata zwrócone były na Irak ze względu na sytuację polityczną, wojenną w tym kraju i co, dziennikarze nie wytrzymali, że zabrakło im możliwości posługiwania się jakąś jeszcze inną formą, tak? I irakijski wymyślili, to nasza dziennikarzy wina? Powstała forma na gruncie polskim, ale można przypuszczać, że naśladuje formę anglosaską, ponieważ w języku angielskim jest przymiotnik Iraki, jest Irak i Iraki. Przez Q pisany. W takim razie od tego Iraki bardzo łatwo irakijski, na gruncie polskim tak. Irakijski. Więc może być to wpływ angielskiego. A druga rzecz, być może tak często mówiono o Iraku irackim, że nadmiernie powtarzano ten przymiotnik i ta druga forma. To są oczywiście moje przypuszczenia, moje spekulacje, ale być może ta druga forma w jakiś sposób ułatwiała konstruowanie tekstu, sprawiała, że tekst nie był monotonny, tylko stylistycznie troszeczkę zróżnicowany. A może też chcemy usłyszeć faktycznie mianownik, czyli całą nazwę państwa w tym przymiotniku i tutaj mamy taki pomysł, żeby zrobić Irak ewidentnie. Nie wiadomo, chodzi o Irak i Toski dodane. Tak, tak? Powtórzenie dokładne tego najważniejszego członu elementu tematycznego wyrazu bez wymian głoskowych, tak jak Irak iracki, nam nagle k znika, to miejsce, zjawia się c. Co prawda jesteśmy w polszczyźnie przyzwyczajeni do wymian głoskowych, mamy ich bardzo wiele. Może się jednak zdarzać, że jesteśmy zbyt leniwi po prostu. Chcemy mieć podane na tacy. Takie nazwy, takie przymiotniki od nazw miejscowych, jak Zabrze i Zabrski, taka dawniejsza forma. A też się można skrzywić, o co chodzi, prawda? Tak, Zabrzański. Pani doktor, ja mam ważne pytanie. Czy ten irakijski jest poprawny? Bo jeżeli byśmy się mieli tylko zasad czy słownika trzymać, to iracki czy irakijski należałoby wybrać? Ta forma jest utworzona poprawnie gramatycznie, chociaż jest niestandardowa, taka do jakiej nie jesteśmy przyzwyczajeni. Ale jeżeli chodzi o kwestie gramatyczne, to tutaj nie można mieć zastrzeżeń do niej. Zastanawiałam się nad czym, czy może te dwa przymiotniki nie będą rywalizować. Być może jeden będzie odnosił się do Iraku, czyli Irak iracki, a Irakijczyk, Irakijka, czyli jaki? Irakijski, czyli od nazw mieszkańców tego państwa może będzie drugi przymiotnik. Na razie nie widać takich symptomów, ale być może Ale do mikrofonu mogę spokojnie powiedzieć o irakijskim. Tak, jest już bardzo rozpowszechniona ta forma. Nie można mieć do niej większych zastrzeżeń. Pani doktor habilitowana Katarzyna Wyrwas, bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. Radio M 107,6 FM.